Witamy wszystkich serdecznie w podcaście SFD. Ja nazywam się Jackowiak Marcin. No i mam niewątpliwą przyjemność siedzieć tutaj z Radosławem Słodkiewiczem. Cześć Radku. Bardzo mi miło. Siema, cześć. Przepraszam, że tak w roli prowadzącego, ale już troszeczkę tych podcastów poprowadziłem, także no czemu poza, nie? Poza tym myślę, że temat jest twój. Ty jesteś takim, można powiedzieć, prawdziwym dietetykiem. Ja, można powiedzieć, jestem takim przyszywanym trochę praktykiem niż prawdziwym dietetykiem, więc wiadomo, że musisz poprowadzić, żeby to miało tam ręce takie, i nogi, tak? Ręce i nogi. Dobrze, no właśnie, o czym sobie dzisiaj porozmawiamy? No tak jak mówisz o diecie, będziemy sobie mówić o podejściu bardziej, myślę, takim kulturystycznym do żywienia i bardziej, powiedzmy, akademicznym. I zobaczymy, czy ma to dużo ze sobą wspólnego, czy może różnimy się, może wyjdzie z tego ciekawa dyskusja. W każdym razie na noże nie pójdziemy, nie, nie śmiałbym. Mam nadzieję, że... Ja jestem też zawsze, że tak powiem, otwarty na wiedzę i cieszę się, że możemy porozmawiać. Już tam mieliśmy małą, że tak powiem, pogadankę w samochodzie, bo przyjechaliśmy tutaj razem z Poznania, więc fajnie, bardzo się cieszę, bo wcześniej się nie znaliśmy. Dokładnie. Dzisiaj, że tak powiem, się poznaliśmy i troszkę pogadaliśmy na tematy takie związane oczywiście głównie z dietetyką. Tak jest. Tu się okazuje, że mimo, że pracujemy z innymi ludźmi, bo ty bardziej, wiadomo, można powiedzieć, z normalnymi i z takimi sportowcami bardziej innego kalibru. Ja, no wiadomo, że gdzieś tam się specjalizuję w pracy z kulturystami, czy tam z jakimiś zawodnikami sportów sylwetkowych. To jednak jest dużo wspólnego. Się okazuje, że na niektóre rzeczy mamy podobne poglądy, a niektóre rzeczy nawet mi tutaj wytłumaczyłeś. Jestem bardziej pewny siebie, także tak jest. Dobrze, że jak najbardziej. Masz tyle praktyki przez te wszystkie lata, że ja też dzisiaj parę ciekawych rzeczy też się dowiedziałem, ale chcemy przede wszystkim, żeby też widzowie się dowiedzieli, także jasne. Myślę, że na sam początek, a propos właśnie tego, że ja zajmuję się bardziej trochę piłkarzami, bardziej dyscyplinami innych sportów, powiedz mi, czy twoim zdaniem osoba, która chce uchodzić za eksperta w żywieniu, w tematyce żywienia, chce uczyć w tym kierunku, musi dobrze wyglądać? Bo ja mam taki mały problem, jeżeli chodzi o SFD, bo to jest środowisko mocno kulturystyczne. I ja nagrywając, nagrywając filmiki na SFD Pro, gdzie mówię o żywieniu, mówiłem na przykład o budowaniu masy mięśniowej pod kątem w ujęciu żywieniowym, no i zawsze śmieszą mnie te komentarze, że no super, ale młody, weź trochę przypakuj, nie? I wiesz, no niby coś mówisz, ale z drugiej strony, kurczę, jakbym miał 3 centy więcej w łapie, to bardziej by mi wierzyli. I teraz właśnie pytanie do ciebie, czy tak to rzeczywiście jest? Trzeba dobrze wyglądać, żeby mówić o tym w mądry sposób? Słuchaj, ja uważam, że oczywiście ten wygląd niewątpliwie pomaga jakby zjednać sobie publikę, natomiast absolutnie nie jest to prawdą, że ta osoba, która dobrze wygląda, nie wiem, jest, powiedzmy, nie wiem, umięśniona, ma wielką wiedzę na temat treningu i diety. Osobiście znam kilku trenerów kulturystycznych, którzy praktycznie w ogóle nie trenują. Mam takiego jednego znajomego w Anglii, który jest byłym kolarzem, ma cukrzycę, jest taki dosyć otyły, natomiast prowadzi wielu angielskich zawodników z bardzo fajnymi efektami. No więc wiadomo, jakbyśmy na niego spojrzeli, w życiu byśmy nie pomyśleli, że ten gościu może mieć cokolwiek wspólnego ze sportami sylwetkowymi. Natomiast jego wiedza jest naprawdę bardzo duża. Niewątpliwie też to, że jest cukrzykiem, powoduje, że jest super obeznany, jeżeli chodzi właśnie o manipulacje węglowodanami, cukrem, no i wykorzystaniem tych wszystkich, że powiem, niuansów w kulturystyce. Także ma bardzo ciekawe spojrzenie na wiele tematów. Mówię, głównie to jest taki chłopak, który działa gdzieś tam w tych tematach takich związanych z węglowodanami, gdzieś tam jakieś super, ma takie schematy ładowań do zawodów, gdzieś jakieś tam podbijanie wagi, zbijanie wagi i tak dalej. Takich coś mało spotykanego, jak powiem, u większości trenerów. Natomiast niewątpliwie nie wygląda na kogoś, kto się na tym zna, a zna się na tym naprawdę bardzo dobrze. Nie? Ale tak jak ty też mówisz, że ty tam opowiadasz na przykład o budowaniu masy mięśniowej, a sam, tak jak mówiłeś wcześniej, za wiele na siłowni nie spędzasz czasu. Oczywiście można się czymś pasjonować, można się czymś interesować i się w tym bardzo dobrze czuć, a niekoniecznie, wiadomo, trzeba w praktyce to robić. Nie? Tak, myślę, że też kulturystyka jest takim sportem,
specyficznym pod tym względem, bo jeżeli ja na przykład współpracuję z piłkarzami, to oni nie wymagają ode mnie tego, żebym ja dobrze grał w piłkę, tak? I mówił do nich o żywieniu. No to tutaj jest taka analogiczna sprawa, ale jeżeli... No, sporty sylwetkowe to jest taka bardzo specyficzna jednak gałąź tej, że tak powiem, dietetyki, no bo jednak się... że tak powiem, oczekuję, że ten trener miał coś wspólnego z trenowaniem, czyli musiałby lepiej wyglądać. Ale ty oczywiście miałeś całkiem spory kontakt z piłką nożną, nie? Bo sam grałeś, więc ty znasz potrzeby tak naprawdę tych swoich podopiecznych. I słuchajcie, ja myślę, że tak naprawdę dobry trener, czy dobry na przykład dietetyk taki sportowy powinien gdzieś trochę tego sportu liznąć. Ja mówiłem tu o tym koledze z Anglii, ale on był na przykład bardzo dobrym kolarzem, czyli on gdzieś tam z tą jakby taką sferą wysiłku fizycznego ten kontakt gdzieś tam miał przez jakiś czas, nie? Natomiast trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto nigdy nie trenował i jest ekspertem i potrafi sobie wyobrazić, jak sportowiec się czuje na przykład, nie? Okay. Wiesz, ja tak samo na przykład gdzieś tam bywam na jakichś tam różnych tam konferencjach i tak dalej, jeżeli mam możliwość, to słucham różnych takich rzeczy i miałem tam okazję, byłem jeszcze przed pandemią na takiej dosyć dużej konferencji organizowanej przez AWF, no i między innymi słuchałem tam jednej pani dietetyk, o tym, jak się, że tak powiem, spala tkankę tłuszczową, a pani miała na pewno kilkadziesiąt kilogramów tkanki tłuszczowej do spalenia. To wiecie, no to na to się tak troszeczkę dziwnie patrzy, nie? No, że skoro ona nie potrafi pomóc sobie, to w jaki sposób może pomóc mi? Oczywiście nie oczekuję, żeby każdy dietetyk wyglądał rewelacyjnie, ale niewątpliwie jest bardziej wiarygodny, jeżeli chociaż ma jakąś historię swoją związaną, nie wiem, ze sportem, jeżeli jestem przed takim dietetykiem sportowym, albo chociażby, nie wiem, z jakimś budowaniem masy mięśniowej, ze spalaniem tkanki tłuszczowej, jeżeli mówimy o sportach sylwetkowych. Myślę, że w kwestii dietetyki czy treningu to też ciągnie za sobą markę osobistą, tak? Jeżeli lepiej wyglądasz, to nie znaczy, że musisz być lepszym ekspertem, ale jeżeli chodzi o zdobywanie chociażby potencjalnych klientów czy pacjentów, no to w tym momencie masz przewagę jednak, także to też pracujesz cały czas tutaj nad swoją marką osobistą, więc za samą teorią musi też iść praktyka. Jeżeli to nie jest praktyka budowana przez ciebie, twoja praktyka, to musi być to praktyka twoich podopiecznych, bo jeżeli ta pani na przykład lekko otyła, miałaby w swoim CV 1000 osób, które idealnie docięły, to wtedy nikt by nie patrzył na to, czy ona jest otyła, tylko patrzyłby na wyniki podopiecznych, także tutaj ta praktyka i teoria, nie? Ale no zgadzam się dokładnie jak najbardziej, to samo, co mówiłem o tym właśnie znajomym, nie z Anglii, czyli no, typowy przykład tego, że wiadomo, że chociaż sam się nie prezentuje, no to wszyscy go znają, wiedzą, że ci jego zawodnicy wyglądają bardzo dobrze, więc no okay, co zrobić. Okay. Tak. A tak z innej beczki, bo jestem ciekawy, jak bardzo przez tyle lat twojej praktyki bycia w tym zawodzie, bycia w tym środowisku, zmieniło się twoje podejście do żywienia, bo ja w porównaniu do ciebie w tym środowisku nie jestem zbyt długo, to jest około 6-7 lat, ale pamiętam, że jak ja zaczynałem jeszcze przed studiami dietetycznymi, to pierwsze, co do mnie docierało właśnie w kontekście diety, to była taka dieta typowo kulturystyczna, czyli brokuły, ryż, oliwa, nie jest nic ponad to, trzymaj te kalorie, po prostu jedz 5 razy dziennie, co 3 godziny i to do mnie docierało. Ja w ten sposób na początku sobie budowałem tą wiedzę i tak myślałem, że to jest słuszne. Teraz w ciągu 5 lat no, diametralnie zmieniło się moje podejście do żywienia i jestem ciekawy, jak u ciebie to wyglądało, wiesz, w przeciągu tych kilkunastu lat, czy kilkudziesięciu. No sobie, no na pewno bardzo wiele się zmieniło. Ja tam zawsze wspominam moje początki z kulturystyką. Wiecie, kiedyś nie było żadnej wiedzy. Nie było żadnych, już nawet nie mówię książek, ale nawet nie było żadnych gazet, w których można było przeczytać, jak powinno się odżywiać, żeby zrobić formę, żeby zbudować mięśnie. No, patrząc z perspektywy czasu na to, co kiedyś robiłem, no to aż się za głowę łapię, że takie rzeczy zrobiłem bezkarnie i przeżyłem. No, chociażby tutaj wspominałem też już tobie, że kiedyś na przykład piło się ostatni tydzień przed zawodami po 20 litrów wody destylowanej. W to nie mogę uwierzyć. No, to wiadomo, że wyobraźcie sobie, tu tracicie wszystkie minerały, wszystko z siebie wypukujecie, człowiek się czuje jak zombie. To był no, najgorszy okres, jaki można było przeżyć, to te dni przed zawodami. Ja tam na pierwsze piętro, wtedy byłem na studiach, więc na pierwsze piętro wjeżdżałem windą, bo jak miałem
przejść w tych parę schodków, no to to było naprawdę no masakra, no nie wiedziałem, jak mam to zrobić. No ale oczywiście robiło też się inne rzeczy. Wiecie, no kiedyś na przykład białko, no każdy gdzieś tam od lat się wiedziało, że białko tak. jest ważne dla kulturystów. No ale skąd brać te białko? No to co, no najczęściej się piło mleko. Ja piłem na przykład 5 litrów mleka dziennie. Ostatni litr piłem przed samym pójściem spać, więc wiadomo, że nigdy do rana nie wytrwałem. Musiałem się zrywać gdzieś tam do toalety w ciągu nocy. Potem gdzieś tam znalazłem mleko granulowane. Znaczy, mleko granulowane było odtłuszczone, miało mniej tłuszczu, no ale wiadomo, tej laktozy tam było bardzo dużo. No i zjadało się na przykład taką jedną całą paczkę dziennie tego mleka, nie? To wtedy było chyba tam ze 100 gramów białka było w takiej paczce. No ale słuchajcie, no oczywiście problemy żołądkowe, niemałe były. Gazy, co tam się działo, no to naprawdę masakra, nie? No wiadomo, że jadło się twarogi, no twaróg kiedyś, a teraz to też było zupełnie coś innego. Teraz te twarożki to naprawdę mają smak. Kiedyś jak się kupowało chudy twaróg, to jak on tam poleżał chwilę bez lodówki. To jak styropian? No to jak taka mała cebuleczka, nie? Jak spadało, to się tak kruszyło w puch. No, aczkolwiek, no, co jeszcze z takich dziwnych rzeczy się robiło? No, mówię, do pierwszych zawodów, w których zrobiłem naprawdę super formę, to też trzymałem taką ekstremalną dietę, bardzo prostą dietę. Jadłem codziennie 10 kostek mintaja, takiego w kostka, to było kilogram, i jeden worek ryżu. To wyobraźcie sobie, jak się czułem. No wiadomo, że byłem na studiach, tego siana nie było, to tam nawet żadnych warzyw nie dokupowałem, a nic, tylko tyle, żeby mi na tą rybę starczyło. Okay. Do tego ta woda destylowana, no, wierzcie mi, że naprawdę kiedyś, żeby być kulturystą, trzeba było mieć bardzo silny charakter. Powiem ci, że mógłbyś to w sumie nawet opatentować. Wyobraź sobie, dieta Słodkiewicza, nie? Woda destylowana, i później mintaj, nie? I woreczek ryżu. I wiesz, jakby to poszło teraz? Tak, no to ja myślę, że ktoś by to potrafił ubrać jakoś tam. Tak, no, tak. Wiesz, byś zrobił jakąś dietę. Ideologię. No, to dokładnie nazwałbyś to jakoś modnie, no powiem ci, że to ma. Tym bardziej, że teraz jest dużo takich modnych diet, nie? Tak, więc to by siadło. Też mi tu opowiadałeś o jednej diecie, która nawet mnie trochę zainteresowała, ale o tym może powiemy sobie później. Słuchajcie, no oczywiście teraz, w tych czasach, te moje podejście do diety jest zupełnie inne. No, ja ostatni raz startowałem w 2017 roku, no to wiadomo, że jadłem, nie że normalnie, wiadomo, że wszystko było wyliczone tak jak kiedyś, czyli wiadomo, że tam i kaloryczność, i makro było trzymane, ale pozwalałem sobie na wiele różnorakich pokarmów, które kiedyś byłem święcie przekonany, że są absolutnie niedozwolone. Wiecie, no kiedyś też było dużo kontrowersji odnośnie tego indeksu glikemicznego, odnośnie pewnych produktów, których nie można jeść. Owoców się kiedyś strasznie, strasznie bano. Soli się bano. Natomiast teraz wiadomo, że można sobie pozwolić na to wszystko i to w żaden sposób nie przeszkadza, a wręcz ułatwia dietę. Wiecie, kiedyś cheat meal na przykład, nie? Czy tam jakiekolwiek, że powiem, wyjście z diety było absolutnie niedopuszczalne. Więc ja jak się szkolę do zawodów, nigdy w żaden sposób 12 dni przed zawodami nie oszukiwałem. Znaczy oszukiwałem w takim w cudzysłowie, że na przykład nie pozwalałem sobie na przykład nawet, nie wiem, na zmianę źródła węglowodanów, na przykład, nie wiem, zamiast ryżu, nie wiem, jakieś, nie wiem, tosty na przykład, czy cokolwiek innego. Natomiast szykując się do tych zawodów, oczywiście, jeżeli tam czasami miałem ochotę, to gdzieś tam sobie wprowadzałem jakieś zmiany takie, że po prostu łatwiej mi się szykowało. Nawet pozwalałem sobie na wyjście do knajpy regularnie, szykując się do zawodów. Oczywiście najczęściej brałem z sobą węglowodany jako takie źródło, które miałem 100% policzone, bo gdzieś tam nie ufałem tym ludziom w restauracji, ale jeżeli chodzi o jakieś tam mięso w postaci jakiegoś tam, nie wiem, sashimi, jakiegoś łososia z grilla, czy jakiegoś tam przed steka, to praktycznie do samych zawodów chodziłem do tych knajp. Więc wiadomo, że o wiele łatwiej było, bo gdzieś ta psychika na pewno też tego potrzebuje, żeby żyć normalnie, nie? Tak, w czasie diety. Myślę, że to jest też ważne do podkreślenia dla wszystkich słuchaczy, że być może dużo osób jeszcze kojarzy ciebie, chociaż nie wiem, dalej z osobą, która przestrzega dość mocno diety kulturystycznej. A tutaj właśnie pokazujesz taką fajną stronę, że wiesz, że ta elastyczność w diecie powinna być, że chociażby to przysłowiowe 10% w całej diecie z takich produktów bardziej rekreacyjnych,
tak naprawdę nie zaszkodzi, jeżeli odpowiednio sobie to wszystko zbilansujemy, tak? I myślę, że to jest ważne przesłanie, bo wciąż jest dużo osób bardzo zafiksowanych na tą dietę, na czystość tej diety, musi być 100% albo nic, 100% czystej diety, a po tylu latach sam wiesz, że i z praktyki, i z teorii, że to tak nie działa, nie? Wiesz, no, ja myślę, że to jest też kwestia takiego jakby podejścia do tego, że 100%, to, że sobie na przykład zjem żelki, wiecie, że wszyscy wiedzą, że ja zawsze jem te żelki i też było wiele kontrowersji odnośnie tych moich żelek, natomiast tutaj się dowiedziałem, że jak najbardziej jest to zasadne. Słuchajcie, no to wiadomo, że dla mnie to było 100% diety. Ja to miałem zaplanowane, więc generalnie nie widziałem problemów, dlaczego miałbym tych żelków na przykład w tej diecie, czy jakiegoś tam, nie wiem, owoca, czy tak jak rozmawialiśmy, na przykład sorbet, sobie gdzieś tam dorzucić do diety. Jeżeli wszystko było w ramach, jak powiem, planu, no to myślę, że jak najbardziej to jest cały czas 100% diety, ale można gdzieś tą dietę prowadzić tak, żeby ona sprawiała przyjemność. Słuchajcie, w moim odczuciu najważniejsze, znaczy, jaka dieta jest najlepsza? No to taka dieta, którą jesteście w stanie trzymać 100%. Długoterminowo. Jeżeli ktoś się męczy na diecie i tylko odlicza czas, żeby ta dieta się skończyła, no to wiadomo, że te efekty, które przyjdą, będą bardzo takie krótkie. Mi się udaje, mimo tego, że wiadomo, że nie startuję teraz, to jednak zależy mi na tym, żeby nie być za bardzo, że tak powiem, zatłuszczony. I mimo tego, że gdzieś tam część tej masy mięśniowej sobie chętnie poświęciłem, żeby być po prostu sprawniejszy i tam gdzieś się realizować w innych moich tam pomysłach i projektach, no to jednak gdzieś tam mam tą świadomość tego, że nie chciałbym być za bardzo zatłuszczony i muszę przez to na tą dietę gdzieś tam uważać. Ale dzięki temu, że właśnie jestem taki elastyczny, nie jest to dla mnie problemem trzymanie tej diety. Więc ja jak najbardziej można powiedzieć, że jestem na diecie przez cały czas, ale żyję normalnie. Czyli super. Nie jest to, jak ktoś mówi, że nie da rady być na diecie, bo to jest, nie wiem, za skomplikowane, bo nie ma czasu czy coś, to jest wszystko kwestia tak naprawdę gdzieś tam sobie poukładania w głowie i można tą dietę trzymać całe życie. To ja myślę, że to jest bardziej styl życia niż po prostu jakaś walka o, nie wiem, o zbijanie. Tak, no dopóki dieta nie zmieni się w styl życia, zresztą z definicji dieta powinna być stylem życia, bo każdy z nas jest na jakiejś diecie, tak? Tylko niektórzy tak. Na gorszej, niektórzy na lepszej. No to tak naprawdę póki to nie będzie stylem życia, to nie zadziała, tak? Bo jeżeli jesteśmy na jakiejś diecie wymyślnej, tak jak sobie się śmialiśmy i już w poniedziałek myślisz, że kurczę, schudnę i później jak mi się to uda, to już mogę wrócić na swoją starą dietę, no to tak nie działa po prostu, nie? A propos właśnie zmiany swojej wiedzy żywieniowej, zmiany podejścia, to powiedz, skąd ty ogólnie czerpiesz wiedzę żywieniową? Wiesz co, no, ja staram się oczywiście przede wszystkim dużo czytać. Ja nie jestem jakby z wykształcenia dietetykiem. Nigdy nie skończyłem żadnej szkoły, która gdzieś by mnie mogła, że tak powiem, nakierować na odpowiednie tory. Natomiast staram się bardzo dużo gdzieś tam czytać i poszerzać, że tak powiem, swoje jakieś tam wiadomości. No poniekąd też oczywiście znam różnych trenerów, pracowałem z wieloma wielkiej sławy trenerami takimi trenerami kulturystyki, jak chociażby z Dorianem Yatesem, Dave'em Palombo, Neilem Hillem, kto tam jeszcze, Phil Hernon. Słuchajcie, z 10-krotną Miss Olympia współpracowałem. To też było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Iris Kyle, myślę, że to mało kto z Was zna, ale to jest najbardziej utytułowana kulturystka wszechczasów. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o kulturystykę, nie było nigdy żadnego faceta ani kobiety, która zdobyłaby więcej, który by zdobył więcej tytułów w kulturystyce niż właśnie Iris Kyle. Także miałem okazję też z nią współpracować. No i wiecie, i od każdego coś tam sobie wyciągam. Tutaj od Dave'a Palombo zaczerpnąłem troszeczkę, jak powiem, wiedzy i jakby doświadczenia w zakresie diety ketogenicznej. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę z Dorianem, to był taki typowy węglowodanowiec, więc generalnie jakby mój system żywienia. Z Neilem Hillem też je węglowodany, ale na przykład bardzo często rotuje. On tam bardzo mocno zmieniał jakby kaloryczność z tygodnia na tydzień, w zależności od rodzaju treningu, bo to jest taki też gość, który wierzy w bardzo jakby taką
zmianę systemów treningowych i jakby taką periodyzację, że tak powiem, taką nieliniową treningu i trochę uzależnia jakby jedzenie od formy treningu, więc to też było dla mnie takie dosyć ciekawe doświadczenie. Słuchajcie, współpracowałem kiedyś z Philem Hernonem, to był też taki gościu, taki kulturysta bardzo dobry w latach 90., z którym miałem chyba najdziwniejsze doświadczenia, jeżeli chodzi o dietę, dlatego że u niego, można powiedzieć, byłem na takiej diecie wysokobiałkowej oczywiście, z dodatkiem jakimś tam tłuszczy, ale węglowodany tak naprawdę, które spożywałem, były zupełnie nieskrobiowe, absolutnie żadnych skrobiowych węglowodanów nie jadłem. Mhm. Jadłem tylko jakieś warzywa, owoce i tak dalej, więc to była przedziwna dla mnie dieta, ale jak każda dieta, trzymana na 100% też dawała efekty, także, okay. Także dużo ciekawostek gdzieś tam w życiu przeżyłem. Ale mówię, ale chyba jeżeli mówimy o jakiejś tam nauce, to warto słuchać, oglądać nie wiem, chociażby Twoich podcastów. Bardzo miło, bardzo miło. Dogadamy się. Gdzieś tam myślę, że warto wtedy sobie poszerzać te swoje takie poglądy i myślę, że troszkę weźmiemy z jednego szkolenia, troszkę weźmiemy z drugiego, tutaj coś usłyszymy, jakieś ciekawe na przykład wypowiedzi na YouTubie, tu coś sobie doczytamy i to się potem wszystko składa w taką jakby większą układankę i plus do tego jakieś tam swoje własne doświadczenie, jakaś praktyka i może to wyjść całkiem fajnie. Nie? Jasne. Tak z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia dietetyka, żeby powiedzieć słuchaczom, gdzie ja na przykład szukam wiedzy żywieniowej, to jeszcze zanim zacznę, to powiem, że przede wszystkim trzeba sprawnie analizować wiedzę dostarczaną, bo wiadomości jest mnóstwo. Jeżeli wpisze się, czy dieta na przykład ketogeniczna jest dobra w internecie, to wyskoczy 5 artykułów, 2 będą negowały dietę ketogeniczną, a 3 będą mówiły, że jest wspaniała, tak? I teraz od nas zależy, czy my to dobrze zinterpretujemy. Ale jeżeli ja szukam takiej wiedzy głównie naukowej, no to opieram się na przede wszystkim na bazach medycznych, na PubMedzie, na Google Scholar, gdzie wpisuję daną frazę i wyskakują mi artykuły, które są w tym temacie przeprowadzone przez naukowców. I wtedy mogę je analizować, ale dla takiej osoby, która ciekawi się po prostu dietetyką i nie chce aż tak naukowo w to wchodzić, no to wszelkiego rodzaju książki akademickie nawet też, bo jeżeli wejdziemy do znanej wszystkim księgarni, to tak naprawdę w temacie żywienia czy treningu 80% książek no będzie do odłożenia na bok. Nie? No to nie jest coś, z czego my powinniśmy czerpać wiedzę, ale jeżeli wejdziemy do księgarni akademickiej, no to większość tam książek będzie. No mam też u siebie taki gruby podręcznik technologii chyba żywienia czy coś takiego i mega świetna książka naprawdę, znaczy długo przez nią musiałem przebrnąć, ale tam począwszy od trawienia i tak dalej, poprzez wszystkie systemy energetyczne i w jaki sposób te makroskładniki są wykorzystywane do produkcji energii i nie tylko, jest tam fajnie wszystko opisane, wytłumaczone, więc myślę, że masz rację, że jakieś takie podręczniki akademickie są chyba fajne dlatego, żeby chociaż poznać te takie podstawy zupełnie. Dokładnie, nie? Dokładnie. Żeby nie wiedzieć tylko, co to są makroskładniki, ale jak może się trawią. Zresztą dla dietetyka podstawa to jest biochemia, podstawa to jest fizjologia, nawet ta podstawowa, żeby po prostu wiedzieć, co mniej więcej się dzieje i później jakieś procesy mniej więcej nawet tłumaczyć i sobie to wszystko w głowie rozrysowywać. No i Bo wydaje mi się, że samo tylko czytanie o dietach, jak tam, nie wiem, czytają dieta nie wiem, ketogeniczna, dieta taka, to oczywiście nie wystarcza, bo tak naprawdę, jeżeli nie znamy tych podstaw, to nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakichś wniosków, nie? No tak, bo tak naprawdę tylko wtedy mamy zwykłe schematy i poruszamy się między schematami. Tak, no często ludzie wyciągają proste schematy, które wydają się dla nich tak oczywiste i z tego, wiesz, powstają jakieś mity żywieniowe czy też treningowe, a jak się w to głębiej wejdzie, no to tak naprawdę to nie ma do końca sensu. Więc no, na pewno też z różnego rodzaju szkoleń można czerpać wiedzę, artykułów, ale trzeba tą wiedzę filtrować dość mocno. Także myślę, że no tutaj dla wszystkich słuchaczy, jeżeli chcą sprawdzonej wiedzy, no to muszą liznąć te podstawy. Myślę, że tu się zgodzisz, ale co jest jeszcze ważne, za teorią musi iść praktyka, bo o tej praktyce się niby dużo mówi, ale wielu ludziom jej brakuje. Więc nie tylko czytamy, ale też próbujemy, działamy. I myślę, że to jest ważne, no szczególnie tutaj też. Tak, no mówię, ja, tak jak właśnie mówiliśmy, ja próbowałem
różnego podejścia, tak jakby takiego dietetycznego. No, akurat dieta ketogeniczna, na której też byłem przez parę tygodni, ścieżkowałem na zawodach, do zawodów, nie jest moją jakby, nie wiem, dietą taką, którą ja super polecam i tak dalej, ale mówię, no przez to, że wiele różnych rzeczy próbowałem, jestem w stanie też jakieś wnioski z tego wyciągać. Jasne. Więc myślę, że oczywiście samo czytanie jest fajne, no bo wiadomo, że tak naprawdę moim zdaniem wiedza to jest podstawa, czyli wiadomo, że musimy mieć jakiś taki materiał, taką bazę jakąś naukową, którą ewentualnie możemy popierać poprzez praktykę. Nie? No nie może być coś takiego, że my sobie coś wymyślamy, a to ma zupełnie, nie ma żadnych podstaw, naukowych i my tworzymy sobie jakieś tam, nie wiem, nowe schematy, tak powiem, bo to raczej nie ma sensu, to się na pewno nie będzie sprawdzało. Ale wiadomo, jestem za tym, żeby sobie różnych rzeczy, różnych sobie schematów próbować. Wiadomo, że są różne, jak powiem, schematy odżywiania popularne teraz. Wiadomo, że można powiedzieć tak, że jak ktoś się troszeczkę na tym zna, to jednak wszystko się sprowadza do tego samego. Do podstaw, tak naprawdę. Tak, tylko że po prostu to, co mówiliśmy, że być może pewien rodzaj odżywiania jest bardziej pasujący dla mnie, optymalny, a na przykład prostu, a dla ciebie może być coś zupełnie innego, nie? Tak, to samo jak te nawet, nie wiem, jedzenia śniadań czy coś tam i tak dalej. No kiedyś była moda na to, że te śniadanie to się trzeba zjeść od razu jak się tylko po obudzeniu, pół godziny po obudzeniu, bo jak nie, to wam zjedzą mięśnie. Tak. A ja na przykład gdzieś tam już dawno temu odkryłem sobie, że wolę nie jeść od rana, na przykład jak byłem na redukcji, żeby sobie zostawić więcej jedzenia na później, kiedy jestem głodniejszy. No mam tak samo. I dzięki temu jakby nie podjadam, bo mam więcej, że jak powiem, do wykorzystania tych składników odżywczych. A jak na przykład stanę rano, zjem, nie wiem, tak jak dzisiaj tu przyjechaliśmy, bym coś zjadł na śniadanie, nie wiem, o 5 rano, no to już mi ten posiłek jeden ucieka i potem co, będę głodował wieczorem, wolę nie zjeść. Tak, no to jest bardzo racjonalne podejście. I też świadome przede wszystkim, że jakby głównym tym czynnikiem na redukcji są jednak te kalorie, co by kto nie mówił, no to sprowadza się koniec końców do tego. No i tutaj na masie chyba też, nie? No to jeżeli chodzi o masę, no powiedz, tutaj bez tej masy, znaczy bez tego, no tej nadwyżki kalorycznej, no raczej nie ma możliwości, żebyśmy zbudowali jakieś tam mięśnie. Można zbudować mięśnie na neutralnym bilansie energetycznym, można w niektórych przypadkach nawet na deficycie, ale to są przypadki skrajne, to są przypadki w momencie, gdy jesteśmy albo na środkach, albo gdy wracamy po kontuzji, albo gdy mamy początkujący. Później na neutralnym bilansie da się zbudować, ale patrząc w długiej perspektywie czasu, jest to nieoptymalne, bo więcej zbudujemy przez rok masy mięśniowej, jeżeli wejdziemy na masę powiedzmy 9 miesięcy, później zetniemy przez 3, niż jak będziemy na neutralnym bilansie przez 12 próbowali zbudować, nie? Więc no, to jest nieoptymalne. I tutaj do tego tematu jeszcze chciałbym podkreślić, że to też nie chodzi o to, żeby każdą dietę na sobie testować, bo często się słyszy taki argument, że jak możesz się wypowiadać o, nie wiem, diecie ketogenicznej, jak na niej nie byłeś, nie? No mogę się wypowiadać, bo nie muszę palić papierosów, żeby powiedzieć, że są niezdrowe, tak? No to jest. Więc mamy, ktoś to, te diety próbuje, ktoś je bada, więc ja na tej podstawie mogę się wypowiadać, nie? Nie powiem, jak ja bym się na niej czuł, bo nie próbowałem, ale mogę pewne wnioski wyciągnąć, także myślę, że to też jest ważne. To tak samo jak ja na przykład, no ja mówię, ja wiele różnych schematów próbowałem, ale na przykład no, nigdy nie byłem w stanie się przekonać do tych diet z postem na przykład, nie? Do jewów, tak? Tak, no jewów, dla mnie jest to tak po prostu jakoś nielogiczne, jeżeli chodzi o kulturystykę, o sporty, o sport, że no jakoś no nie mogłem do tego się przekonać i ten, co oczywiście nie mówię, że to nie musi działać, bo oczywiście wiadomo, że może, ale gdzieś tam myślę, że nie jest to na pewno optymalny sposób, przynajmniej dla moich klientów i dla mnie, nie? Mi się zdarza na IF-ie współpracować z osobami, które mają pracę zmienną, zwykle na redukcji, na masie moim zdaniem jest to nieoptymalne, ale też jest tak dużo wariantów tych IF-ów, że trzeba dopasować do osoby. Bo... Tak. Nie no, znaczy no kwestia tego pewnie, ile ten post trwa, nie? Ile post trwa, tak, dokładnie, no i też tego, ile jest kalorii w diecie, nie? Bo 1800 kalorii na dwa posiłki rozłożysz, ale jak masz 5000, rozłóż je na dwa posiłki, to już jest tak troszeczkę wybiega poza tą granicę normy, nie? Dobra, to jak mówimy o dietach, to tu mam ciekawe pytanie do ciebie. Dieta roślinna w kulturystyce, bo z tym też wiele mitów narosło. Powiedz mi, czy da się, czy się nie da? Słuchaj, no to powiem ci tak, no wiadomo, że na pewno się da w jakimś tam stopniu, natomiast niestety
Nie znam żadnego kulturysty dobrego, który by był na diecie roślinnej. Na pewno widzieliście, albo ci, którzy się tam troszeczkę interesują dietetyką, ty na pewno widziałeś ten filmik, który teraz Arnold Schwarzenegger bardzo też tam jakby promował, o tym, o jedzeniu węglowodanów albo nie, czy jak on się nazywał. Okay. To powiem ci, że nie widziałem tego. Nie widziałeś tego? W sensie, czy pytasz mnie o film, Film. Lane Norton też skomentował ten film i on oczywiście bronił jedzenia. Ale to na Netflixie? Na Netflixie, no. Okej, dobra. Czekaj, jak to się nazywał ten film? Ale mówimy o diecie, wiesz, wegańskiej, tak? O tej, no tak. To what the hell? Nie? Nie. No mierza z tym, no w każdym ja razie... Ja też mówiłem o tym w swoim podcaście, o tym filmie, ale teraz jak on się nazywa, to no w każdym razie sportowcy różnego rodzaju na dietach. Tak, był tam na przykład taki tam jakby strongman, który tam mówili, że jest taki silny i tak dalej, nie je w ogóle mięsa. Był McGregor, który je mięso, ale przegrał walkę. Potem byli tam jeszcze jacyś, nie wiem, lekkoatleci i tak dalej, i tak dalej. Pokazywali tam jakieś badania. Game changer, o właśnie, tak. Słuchałem cię, ale z tyłu, wiesz, głowę miałem znać to. No, gdzieś jacyś byli tam inni sportowcy, którzy też tam robili jakieś różne badania, czy jednak jedząc te produkty pochodzenia zwierzęcego są lepsi, czy jednak ci, którzy jedzą te pochodzenia roślinnego. No i według tamtych wszystkich, że tak powiem, badań, które tam pokazali, no to stwierdzono, że jednak te mięsne produkty są złe, są gorsze, nieoptymalne i tak dalej. No oczywiście Lane Norton tam się wypowiedział, że to było bardzo takie... Nagrał nawet dwugodzinny film na ten temat. Tak, specyficzne takie patrzenie na ten problem. Ja ze swojego punktu widzenia uważam, że jedzenie roślinne nie jest optymalne dla przynajmniej sportowców takich siłowych. Być może gdzieś tam jacyś, nie wiem, super lekkoatleci, takie osoby, które gdzieś tam muszą mieć bardzo dużo kalorii pochodzących na przykład, nie wiem, z węglowodanów i nie mają takiego ciśnienia na białko, być może faktycznie mogą czerpać korzyści z takiej diety. Wiadomo, że jak ktoś się zna na połączeniu tych produktów roślinnych, to może sobie sprawić taki optymalny aminogram posiłku i tak dalej. Natomiast dla mnie największym problemem, jeżeli chodzi o diety jakby roślinne, inne, jest pozyskiwanie tego białka bez zbędnych innych makroskładników. No wiadomo, jeżeli chcemy na przykład zjeść, nie wiem, 50 gramów białka w posiłku z takich produktów roślinnych, no to jeżeli będziemy nawet wybierali jak najbardziej, to dodatkowe węglowodany, dodatkowy tłuszcz, wszystko to nam gdzieś się pojawia. I generalnie zbalansować to tak do takiej diety typowo kulturystycznej, sylwetkowej jest bardzo ciężko. Więc no ja sobie, można powiedzieć tak, że nie wyobrażam sobie, ale byłoby mi bardzo ciężko to zrobić. To chyba, że mówimy o czymś takim, że na przykład poza roślinnymi produktami dostarczamy sobie jakieś odżywki białkowe, jakieś może, nie wiem, białka z jaj albo coś takiego, to bez mięsa zupełnie wyobrażam sobie jeszcze taką dietę. Natomiast jeżeli chodzi o żadnych produktach pochodzenia zwierzęcego, to myślę, że nie jest to na pewno optymalne. Okay. Czyli na diecie wegetariańskiej, tak? Na diecie wegańskiej ciężko. No, tak mi się wydaje. Znaczy, na pewno nie jest to optymalny sposób. Słowo klucz mi się wydaje. Optymalne. Tak. Też nie uważam, żeby był to optymalny sposób. Nie uważam też, żeby... Dobrze, ci jeszcze przerwę. Kiedyś, w dawnych czasach, tam chyba, nie, w latach 90. taki kulturysta Andreas Kechling chyba. I nie wiem, czy on nie był czasami weganinem, nie? Okay. Oczywiście to nie był jakiś tam super mega zawodnik. Znany był tylko z tego, że właśnie nie jadł... Dieta tak, wegańska. Dokładnie, ale całkiem był niezły, nie? Natomiast osobiście nie znam nikogo, żadnego czołowego zawodnika, który nie je żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. No tak jak mówimy, jest to po prostu nieoptymalne i można super wyglądać, można mieć ponadprzeciętną sylwetkę na tej diecie, ale tak jak mówisz, jednak koniec końców wybiera się przewagę tych produktów zwierzęcych, no bo one, no łatwiej jest tą dietę, jakby dieta przy wyjściu na start, na scenę, to już jest naprawdę katorżnicza sprawa, tak? Więc tam każdy szczegół, każdy detal się liczy. I w tym momencie, jak jesteśmy na diecie roślinnej, która, tak jak mówimy, jest nieoptymalna w tym momencie, no to no,
jest to dużo trudniejsze, dlatego też się kulturyści nie decydują. No i moim zdaniem też duży jest problem ze strawnością samego białka przy dieta roślinnego. Roślinnego. W sensie nie chodzi mi o to, że ono się gorzej trawi, chodzi o to, tak jak mówisz, są też dodatki do różnych, do samego białka, masz też inne makroskładniki, masz dużo błonnika, więc diety roślinne, wegańskie, zbilansować dietę wegańską, powiedzmy 5000-6000 kilokalorii, która ma mało błonnika, jest naprawdę ciężko. I sam wiesz, że kulturyści już mają problem ogólnie z przejedzeniem dużej ilości kalorii, tak, wiesz, zdęte brzuchy, ciężkość, co chwilę chodzisz zdęty i tak dalej. To bo te wzdęte brzuchy to jest wynik głównie tego błonnika, tak? Przede wszystkim, nie? Przede wszystkim, no jakby tutaj jest dużo możliwości też. No to może, że te białko, które tam dużej ilości mięsa też tam mogą tak, gdzieś zalegać. Tak, to wszystko ciąży, tempo opróżniania żołądka jest wolniejsze, no wiesz, no, sama fizjologia, człowiek nie jest aż tak przyzwyczajony, żeby wciskać siebie po tyle tysięcy kilokalorii dzień po dniu, także na pewno jest ciężko, a na diecie roślinnej jest jeszcze to cięższe, nie? Jeżeli chodzi o samo białko, jego pełnowartościowość, no to tutaj myślę, że się zgodzimy, że da się zrobić tak, żeby białko na diecie było pełnowartościowe. Tą ilość osiągnąć w tej diecie tylko jest ciężko, ilość osiągnąć, to raz, chociaż myślę, że to też jeszcze nie jest największy problem, no ta strawność to jest, myślę, taki czynnik decydujący, ale jak najbardziej da się dobrze wyglądać, da się super wyglądać, ale czy rywalizować z tymi najlepszymi? To jest pytanie, po prostu, co to znaczy super wyglądać, nie? No tak, dla każdego jest tak, to co innego, nie? Dla mnie, wiesz, jakby na zawodach 15 kulturysta też super wygląda, tak, nie? No. Wiecie, no, na przykład ktoś tam ma, nie wiem, 1,80 m wzrostu, waży 80 kilo, ma kostkę na brzuchu i ktoś powie, że super wygląda, nie? Tak, no, ale wiadomo, że w takich ujęciach jakby kulturystycznych, no to on powinien ważyć przynajmniej z 10 kg więcej. No to już właśnie się robi problem, bo też jest jakby dużo większe zapotrzebowanie na te białko. Tak. No bo jak myślisz, ja wiem, że też tam mówiłeś mi wcześniej, bo też pytałem, że na przykład piłkarze, czy tacy zawodnicy sportów takich typu właśnie jakieś sporty drużynowe i tak dalej, tam gdzie ta hipertrofia nie jest jakby najważniejsza, okazuje się, że też wiadomo muszą trzymać wagę, muszą gdzieś tam w ryzach, że powiem, trzymać tą dietę, to jednak tego białka mówisz, że jedzą znacznie mniej. Jak myślisz, jaka jest jakby różnica między tymi sportowcami, którzy powinni trenować hipertroficznie, chcieliby tą masę mięśniową mieć znacznie większą, a takimi przed sportowcami, którzy głównie, trenują wytrzymałościowo, wydolnościowo, jakieś nerwowo i tak dalej. Jakie różnice są między tym białkiem? W sportach drużynowych mówi się od mniej więcej 1,4 do 2 gramów na kilogram masy ciała. Też zależy od momentu sezonu, zależy od tego, czy występują jakieś urazy, kontuzje. No jeżeli chodzi o typowy bodybuilding, no to tutaj te wartości są większe na pewno na kilogram masy ciała. No i nierzadko też dochodzą do 3,1 grama na kilogram masy ciała. A myślę, że w Twojej karierze zdarzało się tak, że jeszcze tego więcej białka było naprawdę dużo więcej. Też tutaj wchodzi w grę to pytanie, ile powinien spożywać kulturysta białka, który jest na dopingu? Bo nie mamy takiej odpowiedzi. A badania nie ma takich żadnych. No wiesz, no, próbują coś tam stworzyć, ale nie ma takiej jasnej odpowiedzi i na ten moment uważa się, że kulturysta, który jest wspomagany dopingiem, powinien trzymać wyżej białko niż w rekomendacjach, bo to mu nie zaszkodzi, a to może mu pomóc, bo jeszcze nie wiemy, nie? Jasne. Więc no, tak to mniej więcej wygląda i jeszcze chciałbym koniecznie dodać dla wszystkich słuchaczy, jeżeli chodzi o filmy na Netflixie, to pamiętajcie, że one są głównie robione po to, żeby one się fajnie oglądały. To są zwykle filmy propagandowe. Nie szukajmy wiedzy żywieniowej czy treningowej na Netflixie. To jest super fajnie opakowane, ale jeżeli chodzi o fakty, no to tak jak mówimy, Lane Norton później 2 godziny w swoim filmiku na YouTubie wyjaśnia wszystkie głupoty, które zostały w tym filmie powiedziane, nie? Więc Tak jeszcze nawiązując do białka, tak mi się przypomniało, bo tak jak mówiliśmy, że ja ogólnie zawsze byłem zwolennikiem, żeby tego białka było więcej, szczególnie tam dla kulturystów. Nawet czasami wolałem troszeczkę tą kaloryczność, że jak powiem, utrzymywać na wyższym poziomie poprzez większy procent białka w stosunku do innych makroskładników. Zawsze miałem wrażenie, że ci moi zawodnicy przez to lepiej wyglądają, no ale oczywiście wiadomo, że też mi się zdarzało iść w pewne skrajności. No i wyobraźcie sobie, że raz też kiedyś, tak mówiąc,
próbując różnego podejścia dietetycznego, sprawdzałem, mówię, pewne rzeczy na sobie, pewne rzeczy na moich podopiecznych, ale najbardziej wolałem sprawdzać na sobie, a na podopiecznych sprawdzać te rzeczy, które już miałem sprawdzone. Już na sobie. Tak. Okay. No i wyobraźcie sobie, że kiedyś szykując się do zawodów, jadłem najmniej węglowodanów, jeżeli chodzi o moje przygotowania. Zawsze jadłem dużo węglowodanów, natomiast tu jadłem tych węglowodanów całkiem niewiele, gdzieś tam w granicach się poruszałem, chyba bodajże 200-300 gramów, ale jadłem ponad 500 gramów białka dziennie, to nawet 600. Jak z tego co dobrze pamiętam, jadłem 6 razy dziennie po 350 gramów mięsa i do tego piłem 100 gramów izolatu serwatki potreningowo. To jest olbrzymia ilość białka. Mm. Oczywiście byłem mega zmęczony tym jedzeniem tego białka, ale wyobraźcie sobie, że forma, jaką zrobiłem, była jedna z najlepszych, jaką zrobiłem w życiu. A no białka było dużo, dużo za dużo, nie? Tak, tak. Oczywiście potem też tam zmieniłem trochę to swoje podejście. Myślę, że taka ilość białka jest przesadzona. Ale niewątpliwie, mówię, no przeszedłem też taki eksperyment, że jak powiem, na sobie i z efektu finalnego na pewno byłem zadowolony, nie? Okej. No to jest ciekawe. Właśnie to jest ten moment, gdzie praktyka zderza się z teorią Tak, oczywiście, tak jak to mówisz, no, ja myślę, że tam, wiadomo, troszeczkę większa ilość białka musi być, tam 1,4 czy tam, jak mówisz, tam do 2 gramów dla kulturysty jest zdecydowanie za mało, to dla sportowca dużo. Ale też myślę, że tam 5 czy 6 gramów to jest troszeczkę za dużo, nawet dla kulturystów na dopingu myślę, że lepiej te kalorie pozyskać z innych źródeł, niekoniecznie z białka. Wydaje mi się, że kulturyści też często zapominają, wiesz, sfiksowani białko, zapominają o tym, jak ważne są węglowodany, szczególnie, że teraz są negowane, i o tym, jak ważny jest też tłuszcz. To wszystko musi być odpowiednio zbilansowane. No dobrze. Czyli uważasz, że węglowodany ogólnie dla sportowców są ważne? Oczywiście. Ja jestem zwolennikiem węglowodanów i w dietach dla zawodników piłki nożnej to już w ogóle jest większość węglowodanów, po 55% z ogólnej podaży, 60% czasami w dni ładowania węglowodanów i 70%. I myślę, że w kulturystyce takiej klasycznej też węglowodany są. Tak, ja zawsze wszystkim mówiłem, że węglowodany to jest mój sposób na dietę i moi zawodnicy zawsze jedli dużo węglowodanów. I czasami się oczywiście spotykałem z takim właśnie negowaniem tych moich pomysłów. Natomiast no mówię, no gdzieś tam na przestrzeni tych wszystkich lat te węglowodany najlepiej mi się sprawdzają, jeżeli chodzi o podopiecznych, jeżeli chodzi o mnie, i uważam, że jest to, że powiem, absolutna podstawa, jeżeli chodzi o sportowców. Nie tylko, wiadomo, kulturystów, ale myślę, że inne sporty jak najbardziej. Okay. A powiedz mi jeszcze jedno takie mam do Ciebie pytanie. Jak mówisz na przykład, że ustalasz tam ilość białka na kilogram wagi ciała, to w jaki sposób określasz tą wagę ciała? No bo rozumiem, że na przykład spotykasz się z osobami, które są otyłe i z takimi osobami, które są szczupłe. No więc wiadomo, że jak ktoś przychodzi ma 130 kg, a ktoś przychodzi ma 80 kg, no to jednak u tego jest 50 kg do zrzucenia, to w jaki sposób? No myślę, że nie patrzysz na tą tkankę tłuszczową, czyli na tą wagę tego tłuszczu. To tak jak mówimy, na przykład jeżeli współpracuję ze sportowcem, to zwykle te ramy są sztywne, ale jeżeli współpracuję z takim... No bo sportowiec żaden nie jest aż tak otyły, nie? Tak, współpracuję z przykładowym Kowalskim, to patrzę na to zdecydowanie, ile ma tkanki tłuszczowej. I dopasowuję to ze względu na masę mięśniową na pewno, a nie samą tkankę tłuszczową, ale też biorę pod uwagę, że u osoby bardzo otyłej to białko gra jeszcze inną rolę, mianowicie taką, że trzyma dość dużą sytość u tej osoby, więc to nie jest, jakby nie ma tu żadnej reguły, którą się kieruję. Przeprowadzam cały wywiad żywieniowy. A co myślisz, jeżeli chodzi o ten taki efekt termiczny tego jedzenia, tego białka? Niby jest najwyższy. Czy to ma jakieś przełożenie, myślisz? To ma przełożenie. Jakby składowe metabolizmu to jest właśnie termiczny efekt pożywienia, jest to NEAT, jest to po prostu całkowita przemiana materii. Składa się na to kilka czynników i ten efekt termiczny pożywienia jest jednym z nich, dlatego jeżeli my mamy białko, które ma efekt 20-30%, a mamy węglowodany czy tłuszcze 5-10%, no to tutaj tego białka warto dać więcej podczas redukcji. I kolokwialnie, co często też dużo osób nie wie, białko jest ważniejsze na redukcji niż podczas budowy masy mięśniowej. Mówię tutaj ważniejsze oczywiście z takim małym cudzysłowem. Ponieważ w trakcie budowania masy mięśniowej dużo osób też zapomina o tym, jak ważne podczas treningów są odpowiednie ilości węglowodanów. I często ogólnie kalorii. Kalorii. Tak. Przesadzają z ilością białka na rzecz węglowodanów czy tłuszczu,
które mają dać im optymalną formę na treningu. To nie powinno tak wyglądać. A jeżeli mamy redukcję, to zależy nam na utrzymaniu wysokiej masy mięśniowej, na wysokiej sytości, na tym, że właśnie mamy też ten efekt termiczny pożywienia, więc to białko powinno trochę windować w górę, nie? Czyli można powiedzieć w ten sposób, tak też, na to też chciałem zwrócić uwagę, że tak naprawdę ma również znaczenie, z czego pochodzą te kalorie, nie? Czyli tak naprawdę, no bo nie każdy makroskładnik ma taki sam efekt termiczny, czyli na przykład dieta bogata w białko może dawać na przykład ten deficyt kaloryczny, a czasami na przykład dieta o tej samej kaloryczności, ale o bardzo małej ilości białka może takiego deficytu na przykład nie generować, tak? Tak, dokładnie. No, ludzie też postrzegają, bo to, że kalorie... Możesz nie liczyć kalorii, ale kalorie zawsze się liczą i to jest po prostu... Tak, no, jedni liczą kalorie, inni liczą makroskładniki, tak, czyli tak naprawdę też liczą kalorie. No. Dokładnie, no, jakby to jest ta złota zasada i są osoby, które mówią, gdzie nie licz kalorii, to nie działa, nieważne są te kalorie, bo ja jestem na diecie 2000 kilokalorii, wychodzi mi w kalkulatorze, że powinnam chudnąć, a nie chudnę. I co teraz? Kalorie nie działają. No nie, musisz znaleźć gdzieś ten błąd, który robisz. Jeżeli nie chudniesz, to znaczy, że nie jesteś w deficycie. I co innego jest chudnięcie z tkanki tłuszczowej, a co innego jest utrata na wadze, nie? I dużo osób tego nie rozumie. I ja w swoim wirtualnym gabinecie, bo się śmieję, że jestem dietetykiem online, więc mam jedynie wirtualny gabinet, no często mam takie przypadki, gdzie szukamy najpierw tego problemu i dopiero w tym momencie mogę wyjaśnić osobie, na czym to naprawdę polega. Więc jak najbardziej nie tylko kalorie, ale makroskładniki się liczą. Ja dlatego chciałem ten temat poruszyć, dlatego że gdzieś tam już dotarło do ludzi, że jednak jeżeli chodzi o redukcję, to ten deficyt kaloryczny jest najważniejszy, ale właśnie często ludzie bagatelizują właśnie ten udział tych makroskładników, a to jest jednak, jakby nie było, tak jak mówisz, bardzo ważna sprawa, czyli no jest znaczenie, czy mamy te 2000 kalorii ze Snickersów, czy po prostu z jakichś takich dobrych źródeł, tak, na przykład o wyższej ilości białka. Tak, no tutaj wchodzą w grę też mikroskładniki i składniki odżywcze ogólnie mówiąc, no bo w Snickersie nie znajdziemy raz tyle witamin, tyle składników mineralnych, fitozwiązków, co nie wiem, w roślinach strączkowych, a druga sprawa też sytość, tak? Musimy patrzeć na sytość, jeżeli jesteśmy na redukcji, to co jest najważniejsze? No tak naprawdę sytość, bo jeżeli my zjemy 2 Snickersy, to nie najemy się tam tym tak, jak zjemy 2 worki ryżu, tak? Więc no, jest tak dużo składowych, które ludzie upraszczają, że dla mnie ze strony dietetyka, czy dla Ciebie ze strony trenera i specjalisty w tym zakresie, wydaje się to, no może nie chcę powiedzieć śmieszne, ale po prostu no, ludzie trywializują zbytnio to podejście, nie? Ten schemat. No dlatego też zresztą często jest tak, że na przykład, ja głównie pracuję, wiadomo, z zawodnikami, którzy na przykład inną dietę mają w okresie budowania masy mięśniowej, inną w fazie redukcji. Zobaczcie na przykład, a propos tego, co mówisz, tego takiego czynnika jakby odczucia sytości i tak dalej. Na przykład wielu kulturystów na przykład w czasie budowania masy mięśniowej wspomaga się najróżniejszymi szejkami i tak dalej, żeby po prostu o wiele łatwiej wchłonąć te kalorie. Natomiast na redukcji najczęściej odstawia się i, że powiem, te szejki są taką marginalną częścią diety, bo wiadomo, że jak mam usiąść i zjeść posiłek, a go wypić, no to znacznie fajnie jest zjeść coś, pogryźć sobie coś i poczuć jakiś smak, niż po prostu w 30 sekund wypić ten posiłek, nie? Tak, tak. Dla tych słuchaczy i oglądających, którzy myśleli, że tutaj będzie ostra wymiana zdań i będziemy rzeczywiście pójdziemy na noże, no na razie ich zawodzimy, ale myślę, że no to też jest ciekawe, że zgadzamy się w tak wielu kwestiach, mimo że z zewnątrz myśli się o tym właśnie, że nasze podejście powinno być inne. Jest tak utarty taki schemat, że kulturysta, a dietetyk, no tutaj to się nie łączy. No bardzo fajnie, ja też mega dobrze mi się z tą rozmawia, że jesteś taki otwarty na temat, mimo że mógłbyś powiedzieć, a co tam, młody przyszedł i co on mi tu gada. No, ja tu wiem, że jesteś wykształcony w tym temacie, że to mam, nie mam co tutaj fikać za bardzo, bo zaraz i to zgasisz. Ale słuchajcie, myśmy też rozmawiali troszeczkę wcześniej o tym, że mówisz, że pewne produkty żywieniowe, nie do końca zdrowe, nie do końca, że tak powiem, takie czyste, nieprzetworzone, również polecasz i uwzględniasz w diecie. Szczególnie jeżeli mówiłeś o tych dietach takich wysokokalorycznych. To jest bardzo ciekawa sprawa, z którą też ja gdzieś tam próbuję czasami dorzucić i często jakby spotyka mnie taki ostry sprzeciw. Więc chciałbym, żebyś to wytłumaczył właśnie, w jaki sposób można na przykład, nie wiem, jakieś takie żelki, ten
sorbet, czy jakieś tosty na przykład dorzucić w diecie, nie psując efektu diety, jakby tych założeń dietetycznych. Jasne. No, myślę, że tutaj wszystko sprowadza się do tego podejścia racjonalnego. Często mówi się o podejściu 80/20, 90/10 i tłumaczy się to w ten sposób, że im wyższa wartość kaloryczna diety, tym więcej można sobie pozwolić na takie produkty rekreacyjne, powiedzmy, ale trzeba je też dobrze wybrać. I jeżeli my mamy kulturystę, który chce, albo po prostu zawodnika, czy zwykłą osobę, która chce budować masę mięśniową, ale nie może przejeść wystarczającej ilości kalorii, albo no, czuje się po tym jedzeniu zdęty, bo je cały czas ryż brązowy, kurczaka i brokuły, to ja jako dietetyk w tym momencie zamieniam mu część węglowodanów z tego ryżu na takie źródła jak, nie wiem, sorbet, jak żelki, jak jakieś soki nawet pomarańczowe, które dla zwykłej księgowej czy Kasi no nie są produktem zdrowym. Ale... No tak, bo jeżeli ta Kasia na przykład tam zjada 1800 kalorii dokładnie. I wypije sobie 300 kilokalorii z tego soku, no to wiadomo, że to jest dużo, tak. Za dużo w stosunku do tej puli kalorii, którą ma w ciągu dnia, nie? Tak, a mamy sportowca, który ma do przejedzenia 4500, no to u niego soczek 500 ml, to tak. Tylko mu pomoże w tym, żeby dostarczyć ilość energii, która jest mu potrzebna, nie będzie mu zalegał w żołądku, no i osiągnie ten swój cel, tak? Więc ja jestem zwolennikiem takiego podejścia i jeżeli ktoś jest na przykład na diecie redukcyjnej, to też nawet jeżeli ma tam powiedzmy 1800, 2000, 2200 kilokalorii, chociaż te 10-5% z diety staram się w takich produktach bardziej rekreacyjnych, jak to niektórzy mówią, mniej zdrowych albo niezdrowych dostarczyć i to też działa fajnie na głowę, tak? Dla głowy. Łatwiej utrzymać taką łatwiej dietę, utrzymać. No to co mi bardzo ciekawa rzecz, którą mi powiedziałeś, nie wiem, czy to insidersko mogę to zdradzić, ale byłeś na wakacjach, nie wiem, na all inclusive i nie jadłeś w 100% zdrowo, tak? Zdarzało się, że wziąłeś coś, powiedzmy, dla wielu zakazanego i wracasz z wakacji i mówisz, no czuję się świetnie, żołądkowo, jelitowo, po prostu wszystko to jedzenie, można powiedzieć, ci służyło. Wracasz na swoją dietę i czujesz, że troszeczkę jest zbyt ciężko strawna. Tak, no i tutaj właśnie no działa to. To jest właśnie to, co ja się właśnie Ciebie pytałem o to, bo dla mnie to zawsze było takim jakby niewytłumaczalnym, że jak powiem, faktem, którym się przytrafia, że jak jem zbyt czysto, to można powiedzieć, że mój żołądek, mój system, że tak powiem, trawienny gorzej działa, niż na przykład jak gdzieś część tych kalorii sobie zamieniam na takie, że tak powiem, bardziej przetworzone rzeczy. No, no wiadomo, że tam już ten sprawa tego glutenu to już tam upadła, no ale chociażby mówię, jakieś kanapki zjadam czy coś, czuję się rewelacyjnie. Zjadam tak. Cały czas ryż, czuję się gorzej. No dlaczego tak jest? No tutaj fajny przykład ja mam, jeżeli chodzi o piłkarzy akurat, ale miałem zawodnika ekstraklasowego, a w sumie dalej z nim współpracuję, który był wcześniej u dietetyka 8-9 miesięcy i tamten dietetyk mu zapisał dietę Lewandowskiego bardziej, że tak powiem, czyli tam komosa ryżowa, wiesz, no po prostu bardzo bogate odżywczo składniki, ale czasami też ciężej strawne, takie bardzo wyszukane i tak dalej. No i on się bardzo źle czuł na tej diecie, bo po prostu no, miał często dwa treningi dziennie, ta dieta mocno go syciła, co chwilę mu się przelewało w brzuchu, nie czuł się komfortowo na treningach, na meczach i on się po tych 9 miesiącach no, już na tamtego dietetyka troszeczkę, że tak powiem, wkurzył i zgłosił się akurat do mnie. Jak ja prześledziłem, z jakimi produktami on ma problemy, miał w diecie dużo buraków na przykład, dużo brązowego ryżu, ja zamieniając te produkty na bardziej, powiedzmy, niezdrowe, czyli włączyłem mu do diety biały ryż, włączyłem mu pszenicę, włączyłem mu makaron biały, on się czuje teraz rewelacyjnie. Okazało się, że ma problemy nie tylko z zbyt dużą ilością błonnika, ale też z jakby początki zespołu jelita drażliwego, przez co te niby zdrowe produkty jeszcze bardziej nasilały mu ten problem. I tutaj właśnie praca dietetyka na tym polega, że ja nie mogę mówić, to jest zdrowe, a to nie, bo ja zamieniając produkty zdrowe na te, powiedzmy, mniej zdrowe, okazało się, że zawodnik się lepiej czuje na treningach, na meczach, lepiej gra i po prostu dziękuję mi, że tak się stało, nie? A sam w to nie wierzę. Mi też się dlatego właśnie wydaje, że ten dietetyk jest dlatego bardzo potrzebny, czy tam osoba, która prowadzi kogoś poprzez dietę, że tak naprawdę teraz jest taka wiedza, że można powiedzieć, że każdy sobie mniej więcej tą dietę jest w stanie sam ułożyć, nie? Czyli znamy tam, nie wiem, podstawy, wiemy ile tych kalorii sobie wyliczyć, tak, ile
białka, węgli, tłuszczy i tak dalej. No więc tak naprawdę niektórzy ludzie mówią, no po co mi tak naprawdę dietetyk, skoro ja sobie sam ułożę. Tu wezmę z tego, tu z ryżu, tutaj z tego, z ziemniaku, te węglowodany, tutaj białko i ten. Ale właśnie problemy są, tak jak ty właśnie teraz mówisz, czasami z tymi produktami trzeba wiedzieć, gdzie się poruszać, gdzie, że tak powiem, wrzucić mniej lub bardziej, że tak powiem, takie przydatne produkty, żeby po prostu lepiej się czuć. No bo wiadomo, że dieta dietą, ale przede wszystkim trening musi być dobry, no i ogólnie samopoczucie w ciągu dnia musi być też dobre. Nie? To nie jest tak, że po prostu jesteśmy maszyną, w którą tylko wlewamy odpowiednie makroskładniki i nic nas nie interesuje i ten. No gdzieś tam trzeba wyciągać pewnie wnioski. I tak jak ty mówisz, nie dla każdego taka sama dieta działa takie same, działa tak samo, mimo na przykład podobnego makro, może tak, być, nie? Tak, dokładnie. No jakby to zdrowie ma tak szeroką definicję, że to nie jest tylko zdrowie fizyczne, ale także psychiczne. Jak się można czuć zdrowo psychicznie, będąc na typowo zdrowej diecie, ale cały dzień wzdętym chodzić i myśleć, Boże, nie mogę, nie? Więc... A to jest naprawdę bardzo częsty problem kulturystów, tak, nie? To tak. Jest, głównie z tej przyczyny, tak jak ty mówisz, że gdzieś w kulturystyce się utarło, że jednak trzeba cały czas jeść tylko ten ryż, tego kurczaka. I słuchajcie, nawet do tego czasu teraz, ja się na przykład spotykam, no miałem ostatnio niedawno takiego chłopaka, 18 lat, którego prowadził tam jakiś inny chłopak do zawodów, do debiutów i on jadł tylko piersi z ryżem i właśnie brokuły jadł i polewał to olejem, nie? No i stara nic szkoła. Poza tym nie jadł. No ja mówię, no kurczę, to już gdzie to już dawno odeszło gdzieś tam do lamusa, no już trzeba gdzieś tam szukać czegoś. Wydaje mi się, że też duży problem siedzi w głowie zaufania tych zawodników, że jeżeli nagle dietetyk mu powie, słuchaj, no możesz w sumie sobie wziąć trochę sorbetu na kolację. Dla nich to jest czasami w głowie sobie przestawić to, że on może ten sorbet, a nie na przykład 25 gram ryżu zamętego, no to dla niego to już jest ciężkie. Ale wiesz, czego też to wynika? To czasami wynika z tego, że ludzie jednak jakby nie do końca wierzą, że takie produkty nie będą się odkładały. Nie? Tak, bo to jest często tak, na przykład ktoś myśli, że tak, że piersi z ryżem to mogę zjeść tyle. I w mięśnie do odcięcia i wszystko pójdzie w mięśnie. Ale jak zjem, nie wiem, ten sorbet albo zjem jakiegoś tam batonika, to na pewno się odłoży. Nie? Także ja wiem, o co chodzi. Wiesz, to tak samo czasami zdarza się, że przyjeżdża tam chłopak do mnie jakiś tam, który nigdy nie startował, chce zrobić formę i nagle mówi, kurde, no mówi, całe życie jadłem i te piersi z ryżem, mówi ten mniej niż teraz jem więcej, jestem teraz coraz głodny, teraz mi się forma robi, a wcześniej mówię, jadłem tak samo, mówię, i tej formy nie było. Więc też mi się wydaje, że ten dietetyk jest potrzebny, czy ten trener jest potrzebny, żeby po prostu móc spojrzeć z boku na tą osobę i gdzieś wyciągnąć jakieś właśnie wnioski. To, co ty właśnie mówisz, że nauka nauką, ale gdzieś tam najważniejsza sprawa to jest wyciąganie wniosków i wprowadzanie jakichś tam zmian. Tak. A powiedz mi jeszcze a propos tego właśnie, że mówisz, że pewne produkty działają lepiej na osoby, pewne gorzej, gdzieś tam ktoś źle się czuje, na przykład, czy jest zdęty. Kierujesz swoich podopiecznych jakieś, nie wiem, badania, jakoś sprawdzasz jakieś, nie wiem, jakieś tak, tolerancje, nietolerancje, czy nie? Czy tak raczej robisz metodą prób i błędów? Co właśnie w ogóle uważasz? Bo ja powiem szczerze, raz kiedyś byłem na takim badaniu na nietolerancje pokarmowe, no i tam się okazało, że praktycznie jestem na wszystko, mam nietolerancję. A byłem kiedyś, 2 czy 3 lata później, się okazało, że już nie mam takich nietolerancji. Oczywiście, mimo że byłem, mi się okazało, że tam jajek nie mogę jeść i tak dalej, to i tak te jajka jadłem, dalej je jem i wszystko jest dobrze. No i teraz, jak do tego podchodzisz? Co z tym jest? No i skąd te różnice w moich badaniach na przykład? No jeżeli chodzi o te nietolerancje i badania IgG zależne, to tutaj, że tak powiem, można stąpać po takim grzęskim gruncie, bo to lobby jest niesamowicie duże i często mają różne umowy z dietetykami, którzy po prostu wysyłają z miejsca na te badania. No w świetle obecnych dowodów naukowych te testy IgG zależne są, nie są adekwatną metodą pomiarową, tak? To, co najczęściej tam wychodzi, bo one są też tak w fajny sposób zrobione, że powiedzmy są jajka i tam jest na czerwono się świeci, powiedzmy jest tam chleb, on jest tam pszenica, jest na pomarańczowo i to od razu się rzuca w oczy, o kurczę, to jest czerwone, tego nie mogę. Zwykle na tych badaniach wychodzą te produkty, które jemy najczęściej i te, które jest taka złota ósemka, nie chcę teraz przekręcić, ale jest coś takiego jak złota ósemka, która alergiczna, są tam właśnie jaja, są
tam owoce morza i tak dalej. I często te produkty po prostu wychodzą, które my jemy w dużych ilościach. Dlatego u ciebie na przykład wyszły tam jajka, mówisz, wyszły pewnie pszenica. No pewnie i wiesz, nigdy nie myślałeś, że te jajka mogą ci szkodzić. Nie? I nagle ktoś dostaje taki test, wynik i nagle, o kurczę, jadłem przez całe życie. Ja powiem szczerze, że na przykład ja całe życie jem dużo węglowodany, to na węglowodany to prawie wszystko musiałbym odstawić. No tak. To mi chyba tylko tam zostały chyba, nie wiem, ziemniaki chyba i bataty. A wszystkie kasze, jakieś tam, nie wiem, ryże, wszystko było nie tak. Nie? Tak, no stanowiska naukowe mówią tak, że nie warto robić tych badań, więc ja jako dietetyk, skromny dietetyk po studiach z małego miasteczka, nie będę wysyłał kogoś na badania za 1500-1800 zł, które mi dadzą wynik, no, na którym nie mogę się poprzeć. Wiem, że to jest częsta praktyka. Ja nie jestem za tym jak najbardziej, szczególnie w ciemno kogoś wysyłać. Jeżeli ktoś ma problemy faktyczne z danymi produktami, nie wiem, czuje się gorzej po glutenie, czuje się gorzej po nie wiem, po właśnie brązowym ryżu i tak dalej, wysłać go do gastroenterologa, niech on się nim zajmie, niech sprawdzi co i jak. Ja w tym momencie wolę tam go popchnąć do lekarza, który jeżeli będzie czuł potrzebę wysłać go na testy IgG, no to go wyślę. Ja się tym nie zajmuję. Nie? No bo wracając do tych moich, że powiem, wyników, no tam na przykład już jakiś czas wcześniej zauważyłem, że na przykład, że mam jakieś problemy na przykład po płatkach owsianych i faktycznie te płatki owsiane też mi wyszły. Ale po tych wszystkich innych rzeczach, które, że tak powiem, niby wychodziły też jako negatywne źródła w mojej diecie, nigdy tam nie doświadczałem żadnych tych, więc teoretycznie mówię, faktycznie te płatki owsiane gdzieś tam sobie sam zauważyłem, że one mi szkodzą, że po każdej owsiance niestety te wzdęcia mam, więc gdzieś tam wyrzuciłem to z diety i faktycznie czuję się znacznie lepiej, na przykład tam jaglane jem i nie mam z tym żadnego problemów, ale mówię, te inne rzeczy, które mi też wychodziły, nie były, że jak powiem, polecane, okazuje się, że jest okej. Okay. No ale najlepsze jest to, mówię, że tam po tych dwóch latach czy po trzech zrobiłem jeszcze raz te testy i niektóre rzeczy pokazały, że już są okej. Okay, więc... Tak, jest to trochę... Brzmi jak skam. Tak. Ja też miałem na studiach rok, bardzo mocno nas pani profesor cisnęła z immunologii, także ona też mówiła, że no nie warto, jak ktoś chce stracić pieniądze, to czemu nie, ale ogólnie my jako dietetycy nie powinniśmy narażać na koszty. No ale mówię, to lobby jest bardzo silne i oni mocno walczą z tym, no bo to jest naprawdę dobra kasa. Co bym powiedział, to testy genetyczne. To jest coś, co się zaczyna robić coraz bardziej popularne. Jeszcze teraz bym nikogo nie wysłał na te testy, ale myślę, że to ma przyszłość, nie? Więc tak bym to powiedział. Dobrze, Radku, myślę, że przegadaliśmy dość dużo tematów już na tą dzisiejszą sesję. Tak, mam nadzieję, że będzie rozmowa, że tak. Jakbyście mieli oczywiście jakieś pytania co do tego, albo byście chcieli, żeby może poruszyć wspólnie jakiś temat bardziej konkretnie, dokładnie, to oczywiście dawajcie też znać. Nie? Tak. Chętnie się spotkamy. No, już można powiedzieć, że z rzędu już czwartą godzinę rozmawiamy i cały czas mamy tematy, także jest o czym rozmawiać. Ja też widziałem raz, że na kanale SFD powiedziałeś do wszystkich oglądających, że jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu SFD. Spodobało mi się to, wykorzystuję, także napiszcie w komentarzu SFD. A my co? Ja tobie dziękuję za tą część rozmowy. Dziękuję. No i widzimy się w kolejnej. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Siema. Cześć.